Gość Radia Płońsk. Witam Państwa, Piotr Szpila. Naszym gościem jest... Radosław Witulski, witam serdecznie. Jest to znany wędkarz, twórca znanych, chyba największych w naszej okolicy zawodów, kleń w kry. Bardzo duże słowa pod moim adresem, ale dużo też mówią i zawierają prawdy. Faktycznie jestem organizatorem, a bardziej współorganizatorem klenia w kry. Czy największe? Mam nadzieję, że i nie tylko bardzo w okolicy. Bardzo znane. Ale i w Polsce. No jeżeli tak jest, jeżeli są tak oceniane i odbierane, jest mi niezmiernie miło. Witam Was jeszcze serdecznie. Radek, można powiedzieć, że jesteś człowiekiem, który w krę troszeczkę zna. Teraz wchodzi okres jesienny, drapieżniki, to wszystko. Co byś powiedział o połowach na rzece w krze? Faktycznie, praktycznie wychowałem się i jako... chłopiec i jako wędkarz nad rzeką w krą. Od bardzo wczesnych lat próbowałem wielu metod na naszej rzece. Dało mi to pewien przekrój. Oczywiście wędkarstwo się zmienia się przyroda, zmieniają się metody, sposoby łowienia wielu gatunków ryb. Na przestrzeni tych lat oczywiście miałem szansę spróbować wielu z nich. Obecnie jednak skupiam się tylko i wyłącznie na spinningu i najbardziej właśnie o nim chciałbym opowiedzieć, jak można tą metodę wykorzystać do łowienia w okresie jesiennym na naszej w krze szczupaków, okoni, może z małą domieszką kleni. Kleni jeszcze w okresie września. No, temperatura się zmienia, pogoda się oczywiście też zmienia, ociepla się klimat, więc ten okres aktywności kleni trochę nam się przesuwa na wrzesień, może niekiedy nawet delikatnie zahaczając o październik. I myślę, że chyba o tych dwóch głównych gatunkach, czyli szczupak, okoń, trochę o kleniu. Chciałbym dzisiaj porozmawiać i opowiedzieć, jakie mam sposoby i pomysły na te ryby. Dobrze, zacznijmy od podstaw. W tej chwili na rynku są dosyć duże wahania tendencji. Jedni wędki 1,90 m, drudzy 2,70 m, trzeci 2,40 m. Co byś, jakiej długości wędkę i gramaturę zaproponował na wkrę? Sam zaczynałem wędkarstwo oczywiście od klasyki, czyli wędka 2,70 m, niekiedy do 3 metrów w przypadku łowienia kleni. I byłem bardzo, bardzo dużym zwolennikiem właśnie tego typu blanków. Nie rozumiałem wędkarzy, którzy łowili na krótkie wędki, ale było to dosłownie ładnych kilka lat temu. Na przestrzeni ostatnich lat, tu musimy sięgnąć przede wszystkim do technologii, która jest nieodłącznym elementem wędkarstwa. Technologia pozwala wykonywać już blanki bardzo krótkie, a zarazem bardzo dynamiczne, idealnie ładujące się pod niewielkimi przynętami, co przede wszystkim wpływa na zasięg rzutu. I to był podstawowy argument jeszcze kilka lat temu, przemawiający za używaniem długich wędek, czyli 2,70, 3-metrowych, ponieważ one pozwalały wykonywać dalekie rzuty. Czytając fora, czytając strony internetowe i zawarte tam informacje, jeszcze do niedawna było można właśnie ten jeden argument zobaczyć jako kluczowy, determinujący jakby wybór długiego wędziska. Obecnie zupełnie ta sytuacja się odwróciła. Co dzięki krótszym wędkom zyskujemy? Przede wszystkim zasięg rzutu jest porównywalny, niekiedy podobny do tych dłuższych blanków, a zyskujemy dużo większą lekkość, dużo większą dynamikę prowadzenia przynęte przez nas samych. Mamy po prostu mniejszą dźwignię podczas prowadzenia, ponieważ wędka jest mniejsza, łatwiej się nią operuje. Wkra też potrafi być odcinkami mocno zarośnięta, czyli możliwość wykonywania rzutów pod drzewami jest dużo łatwiejsza krótszą wędką. Myślę, że tych argumentów można jeszcze mnożyć, używając różnych synonimów, ale myślę, że jednak krótkie wędki, czyli właśnie z przedziału, tak jak wspomniałeś, 1,90 m do 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m może, i są naprawdę wygodne, mobilne i pozwalają efektywnie łowić szczupaki i okonie. Jaki gramaż tych wędek? Tu już musimy odnieść się trochę do przynęt, jakie będziemy
używać, jakich będziemy używać. Gramatura to jest jedno, praca wędki to jest druga kwestia. No i trzecia, najważniejsza, każdy producent używa innych materiałów do wykonania wędki. I tu bardzo wchodzimy z nadwody do lasu. Im więcej, im głębiej w las, tym więcej drzew i więcej zmiennych, które niestety wpływają na wybór gramatury. Ale chcąc to bardzo szybko usystematyzować, myślę, że na rzece w krze bardzo uniwersalną gramaturą w przypadku łowienia okoni będzie wędka o ciężarze wyrzutowym od 7 do 10 gram. Zaznaczam, to wszystko zależy od jej długości. Im krótsza, tym może być po prostu szybsza. Jeżeli ktoś lubi szybkie wędki, to taki wybór będzie idealny. Od producenta, od blanku i od tego, czy faktycznie producent rzetelnie opisał daną wędkę, ponieważ niekiedy wędka 7-gramowa, mówię o górnym ciężarze wyrzutowym, może być znacznie mocniejsza niż wskazuje sam opis, bądź wędka o gramaturze do 10 gram pochodząca od innego producenta. Więc tu najlepiej taką wędkę wziąć do ręki i sprawdzić, jaką faktycznie ma pracę. Jeżeli chodzi o szczupaka, tu możemy też bazować na lekkich zestawach wędki do 25-30 gram, bo takie są najczęściej spotykane na polskim rynku, czyli raczej ultra light, jeżeli chodzi o łowienie na wkrze, ponieważ raczej będziemy łowić średniej wielkości ryby, zarówno w przypadku okoni, jak i szczupaków. Zdarzają się naprawdę grube pajki, możemy je tak określić, mierzące nawet po 120 cm. Historia wędkarska z naszego okręgu zna takie przypadki, no ale raczej tutaj bazujemy na dużym szczęściu niż na zasadności używania grubego sprzętu w celu złowienia naprawdę rekordowych ryb. Czyli tak jak powiedziałem, na okonie krótkie wędki, dynamiczne, pozwalające w bardzo wygodny sposób animować się przynęty z przedziału nawet 1,80 m do 2,20 m. I podobnie możemy też wybrać wędki do łowienia szczupaków w podobnych długościach, ale tutaj ta raczej górna długość może zatrzymać się na tej klasycznej 2,70. Pamiętajmy jednak, że to, co ja mówię, to jest w dużym oparciu moje przyzwyczajenie, mój styl łowienia. Mam nadzieję, że każdy ze słuchaczy wybierze dla siebie odpowiednią długość, bo najważniejszą rzeczą jest, abyśmy sprzęt dobierali do swoich przyzwyczajeń, do swojego sposobu łowienia i żeby ten sprzęt przede wszystkim nam nie przeszkadzał w osiąganiu wyznaczonych celów. Mamy już wędkę. Przechodzimy teraz do kołowrotków. To sądząc z długości wędek i gramatury, które podałeś, myślę, że optimum to jest coś 2-2,5 tysiąca. Można byłoby tak powiedzieć, ale tu dochodzimy też do kolejnej zmiennej. Co i pytania, co jest tak naprawdę kluczowego przy wyborze kołowrotka? Czy jego wielkość, czyli wizualna strona, czy waga i wielkość szpuli wpływająca na komfort łowienia, na wyważenie wędki i na zasięg rzutu? Też musimy trochę się cofnąć przy tym pytaniu do historii wędkarskiej i do tego, jakie do tej pory obowiązywały trendy. Część wędkarzy wybierała do łowienia okoni kołowrotki wielkości 1000-1500, ponieważ albo tak zostało przyjęte i nie mieli na to żadnych argumentów, albo przede wszystkim jakiś czas temu jeszcze produkowane kołowrotki tylko w tej wielkości dawały maksymalnie małą wagę, jeżeli można takiego połączenia słów użyć, czyli były po prostu lekkie. Obecnie materiały stosowane do budowy kołowrotków pozwalają używać znacznie większe, tak jak powiedziałeś, 2-2,5 tysiąca już do łowienia okoni. Posiadają one właśnie tą kluczową cechę, wagę, bo ona jest najważniejsza. Jeżeli kołowrotek jest na tyle lekki, że pozwoli nam wyważyć cały zestaw, czyli wędkę, w takim miejscu, żeby położona na palcu utrzymywała idealną równowagę, nie przechylała się do przodu, do tyłu. Zdjęcie to będziecie mogli zobaczyć na Facebooku Radia Płońsk, czyli punkt wyważenia musi znajdować się w miejscu połączenia kołowrotka z wędką. Używajmy takich kołowrotków, właśnie wielkości 2-2,5, niekiedy nawet do 3000. Każdy z producentów też rozmiary przypisuje do różnych gabarytów kołowrotków, ale dochodzimy tu do ważnego, kluczowego, kolejnego elementu, czyli średnicy szpuli. Im większy kołowrotek, im większa średnica szpuli, tym rzuty są łatwiejsze, odległość rzutu jest większa, co
na ironię tych dotychczasowych teorii, jest bardzo ważną rzeczą, zwłaszcza przy łowieniu tak małymi przynętami, jakie będziemy wykorzystywać przy łowieniu okoni. Przerwę to na chwilę. Przynęta. Moje odczucie jest takie, że to, o czym mówiłeś, właśnie większa szpula, mniej skręca linki. Jak najbardziej. Mniej skręca linki, są większe zwoje, dzięki temu zasięg rzutu jest większy. Co jest istotą jakby też łowienia na przynęty okoniowe, niewielkie, gdzie też chcemy ten zasięg rzutu uzyskać jak najdłuższy. I w tym właśnie przypadku bardzo przydatna okaże się znacznie większa wielkość kołowrotka niż jeszcze była przyjmowana do tej pory przez wędkarzy. Czyli kolejne podsumowanie. Do łowienia okoni proponowałbym używać jak największych kołowrotków, najlżejszych w swojej wadze, pozwalających optymalnie wyważyć nasze wędki, posiadających dość dużą średnicę szpuli, zwiększającą zasięg rzutu. W przypadku szczupaków będzie dużo łatwiej, ponieważ mamy taką samą zasadę, o której do tej pory mówiłem, ale tu już będziemy zaczynać, myślę, wybór kołowrotka szczupakowego od wielkości 3 do 4000. Dziękuję bardzo. Piotr Szpila, Radio Płońsk, oraz nasz gość. Dziękuję serdecznie. Radosław Witulski. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.